Choć każdy z nas jest niepowtarzalny i z wyglądu różni się od drugiego człowieka, to jeżeli chodzi o małe dzieci, ciężko powiedzieć to samo. Małe, zwłaszcza noworodki, można ze sobą łatwo pomylić. Niektóre jednak z wiekiem nabierają unikalnych cech, które mogą czasami wydawać się naprawdę niesamowite i niepowtarzalne. Dzisiaj właśnie opowiemy Wam o kilku takich młodych osobach. Poznajcie dzieci o naprawdę niezwykłym wyglądzie. Zapraszam do oglądania. Narayana. W pewnym miasteczku w Rosji mieszka dziewczynka o imieniu Narayana, która charakteryzuje się naprawdę zjawiskowym wyglądem. Natura dała tej albinoskiej dziewczynie porcelanową skórę, śnieżno-białe włosy, rzęsy, brwi oraz oczy w kolorze fioletu. Najczęściej jednak dziewczyna musi ukrywać je za okularami przeciwsłonecznymi, ponieważ albinosi są bardzo wrażliwi na promienie słoneczne. Internauci, gdy tylko zobaczyli pierwsze zdjęcia Narayany, okrzyknęli ją prawdziwą królową śniegu, królewną Śnieżką lub też dziecięcą Daenerys z Gry o Tron. Niektórzy też porównują ją do Elzy z Krainy Lodu. To, jak dziewczyna zdobyła swoją popularność, również jest interesujące. Pewien znany fotograf, który jako pierwszy opublikował zdjęcie tej niezwykłej dziewczynki, znalazł ją na instagramowej relacji jej mamy. Jak się okazało, rodzice Narayany byli rodziną jego bliskich przyjaciół. Od tego czasu mama dziewczynki regularnie publikuje w sieci jej profesjonalne zdjęcia, jak również zarządza jej instagramowym profilem. Rosyjska królewna Śnieżka wkrótce potem została zauważona przez amerykańskie agencje modelek, a Narayana otrzymała wiele lukratywnych ofert modelingowych. Mama dziewczynki póki co nie chce jednak, aby jej córka wchodziła w świat show biznesu. Jej priorytetem jest to, aby Narayana skupiła się na nauce i zdobyła odpowiednie wykształcenie, a przy tym miała też normalne dzieciństwo i się z niego cieszyła. Narayana jest bardzo fotogeniczna, uwielbia występować przed kamerą i zwracać na siebie uwagę. Aktualnie marzy o tym, aby założyć swój własny kanał na YouTubie i zostać profesjonalną blogerką. Żare i Jalana. Zdjęcie 5-letniej Żary trafiło do internetu niemal przez przypadek. Dziewczynka została bowiem sfotografowana przez nigeryjskiego fotografa Mofe Bamuiva, który następnie upublikował zdjęcie na swoim profilu. Mofe jest fotografem samoukiem, który robi zdjęcia ludziom z całej Afryki. Chce on pokazać światu wyjątkowe i niezwykłe piękno, które w nich drzemie. Fotograf przez wiele lat nie był jakoś bardzo znany na świecie, dopóki nie zrobił on zdjęcia właśnie Żare. Jej zdjęcie błyskawicznie rozeszło się po sieci. Brytyjskie media nadały jej tytuł najpiękniejszej dziewczyny na świecie. Prestiżowy magazyn Mirror napisał o niej nawet cały artykuł. Fotograf zauważył, że chociaż Żare nie miała wcześniej żadnego doświadczenia w modelingu, to przed obiektywem aparatu czuje się jak ryba w wodzie. Dziewczyna ma dwie siostry, które są równie piękne. To właśnie one przekonały ich mamę do tego, aby założyła Żare profil na Instagramie. Zdjęcia, które się na nich pojawiają, często zdobywają kilka tysięcy polubień w ciągu kilku dni. Fani Żare prześcigują się w komplementowaniu urody dziewczynki. Trzeba przyznać, że mają w tym dużo racji. Milianna Worthy. Jeżeli chodzi o nasze genetyczne uwarunkowania, to nie mamy wpływu na to, czy odziedziczymy przykładowo kształt nosa po naszej mamie czy po tacie. Miliana urodziła się z rzadką cechą genetyczną, która sprawia, że pośród gęstych brązowych włosów ma ona pasmo całkowicie białych loków. Ta niezwykła cecha pochodzi od matki dziewczyny Briany. Ona również posiada tę przypadłość. Cecha ta jest spowodowana całkowitym brakiem pigmentu na skórze i we włosach właśnie w tym miejscu na głowie. Jest to bardzo rzadki przypadek. Co najciekawsze to to, że matka dziewczyny, babcia, a nawet jej prababcia również mają dokładnie taki sam biały pas włosów jak Miliana. Rodzina próbowała dojść do tego, od kogo bezpośrednio pochodzi ten rzadki gen. Jednak prababcia dziewczynki została wychowana w domu dziecka, dlatego informacja o dalszych przodkach jest niemożliwa do zbadania. Młodsza siostra Briany nie posiada tej cechy, dlatego Briana zastanawiała się długo, czy jej dziecko również to ominie. Jednak gdy tylko Milianie zaczęły wyrastać pierwsze włoski, ku uciesze jej mamy okazało się, że jednak dziewczynka odziedziczyła wyjątkowy biały szlaczek na głowie. Briana, choć cieszy się z tego, to ma nadzieję, że jej córka będzie mogła prowadzić spokojne życie ze swoim kolorem włosów i nie będzie wytykana palcami przez swoich rówieśników. Planuje wychować swoją córkę w wierze, że ta jest wyjątkowa i jednocześnie piękna. Muin Bakonew. Zaraz po urodzeniu rzęsy Muina były tak długie, że dosięgały jego ust. Aktualnie mają 4,3 cm długości.
Chłopiec mieszka w Moskwie, gdzie jego rodzina przeprowadziła się z Tadżykistanu. Muin, choć na pierwszy rzut oka mocno wyróżnia się z tłumu, jak sam twierdzi, nie czuje żadnych minusów z posiadania takich rzęs. Żyje jak każdy inny chłopak w moim wieku, a rzęsy w niczym mi nie przeszkadzają. Czuję się z nimi komfortowo i nie mam z nimi żadnych problemów, twierdzi chłopiec. Mimo wszystko za każdym razem, gdy Muin wychodzi na dwór się pobawić, wiele ludzi zaczepia go lub wpatruje się z zaciekawieniem w jego niezwykle owłosione oczy. I choć często jest przez to wytykany palcami, to on nic sobie z tego nie robi. Muin jak na swój wiek ma już jedno spore osiągnięcie. Jego nazwisko pojawiło się w rosyjskiej księdze rekordów. Chłopak ma jednak zupełnie inne marzenie i nie chodzi mu o zapuszczenie jeszcze dłuższych brwi. Marzy o tym, aby zostać gwiazdą piłki nożnej. Gdy dorośnie, planuje grać w najlepszych klubach piłkarskich na świecie. Póki co idzie mu całkiem dobrze. Obecnie trenuje w jednej z moskiewskich szkółek piłkarskich. I choć jego niezwykłe rzęsy nie stoją na drodze do jego kariery, to rodzice chłopca zastanawiali się, dlaczego u ich syna pojawiła się ta dziwna przypadłość. Jak udowodniły liczne testy, gen odpowiedzialny za wzrost rzęs u Muina nie funkcjonuje prawidłowo. Prawdopodobnie dzieje się tak, ponieważ mama Muina, kiedy była w ciąży, musiała zażywać bardzo inwazyjne w swoich skutkach leki. Nie zostało to jednak potwierdzone, choć wszystko na to wskazuje, bo rodzeństwo chłopaka ma w pełni normalną długość rzęs. Madden Humphries. Madden urodził się w USA i od pierwszej chwili był bardzo niezwykłym dzieckiem. Chłopiec ma pewną zmianę na swojej twarzy zwaną rozszczepem wargi i podniebienia. Oprócz tego jego oczy różnią się od siebie kolorem tęczówek. Przypadłość ta to heterochromia. Niezwykle rzadkie zjawisko, które występuje u około 1% światowej populacji. Jedno z oczu Maddena jest niebieskie, a drugie piwne. Na szczęście nowoczesne rozwiązania medyczne pozwoliły skorygować rozszczep podniebienia. Jednak lekarze nie mogli nic zrobić z różnokolorowymi oczami. I o ile wielu ludzi uważa, że heterochromia jest piękna, to niestety rówieśnicy chłopaka nie podzielają tego zdania. W szkole Madden był nieustannie wyśmiewany. Z tego powodu mocno odizolował się od kolegów i koleżanek z klasy i stał się bardzo samotny. Na szczęście jego mama znalazła coś, co pomogło mu na nowo zacząć się uśmiechać. Pewnego razu zobaczyła na Facebooku zdjęcie niezwykłego kota. Zdjęcie zostało opublikowane przez zespół ratownictwa dla zwierząt. Kot miał takie same osobliwe cechy jak Madden. Lekko zdeformowana warga i różny kolor oczu. Mama Maddena natychmiast skontaktowała się z tym ośrodkiem i postanowiła, że adoptuje kota. Cała rodzina wybrała się w dość daleką podróż, ponieważ kot trzymany był w mieście położonym ponad 1000 km od ich domu. Na szczęście udało im się dotrzeć do ośrodka i odebrać zwierzaka. Kot o imieniu Moon, co oznacza księżyc, całkowicie zmienił życie Maddena. Teraz chłopak nie czuje się już sam, ponieważ ma puszystego brata bliźniaka, tak wyjątkowego jak on sam. Junior Cox Noon. W Wielkiej Brytanii żyje pewne dziecko, które charakteryzuje się niezwykle długimi i puszystymi włosami. Junior Cox Noon urodził się 30 lipca w Brighton i ważył 4,5 kg. Już samo to sprawiło, że stał się prawdziwą gwiazdą wśród pozostałych noworodków. Oprócz tego bardzo szybko zaczęły rosnąć mu włosy. Po 9 tygodniach od urodzenia mały mężczyzna miał już tyle włosów, że został nazwany przez położne małym niedźwiadkiem. Gdy wyszedł ze szpitala, mógł pochwalić się już szaloną czupryną. Jego mama mówiła, że nie zdawała sobie do końca sprawy z tego, jak jej syn ma długie i gęste włosy, dopóki pierwszy raz go nie wykąpała. Aktualnie jej syn robi ogromną sensację w momencie, gdy mama zabiera go na spacer czy idzie do sklepu. Wielu ludzi zatrzymuje się, aby dotknąć włosów juniora, a zachwytów nie ma końca. Mama twierdzi, że po każdej kąpieli musi wysuszyć włosy juniora suszarką, ponieważ same schną niezwykle długo. Mówi też, że nie planuje w żadnym razie ich obcinać. Przypadłość, która dotknęła chłopaka, wydawała się z początku niepokojąca dla jego rodziców, ponieważ u żadnego z jego starszego rodzeństwa coś takiego nie występowało. Mama juniora skontaktowała się z lekarzem, który prowadził jej ciążę. Ten powiedział jej, że kiedy kobieta była w ciąży, cierpiała na ciężką zgagę. W badaniu przeprowadzonym przez Johna Hopkinsa w 2007 roku naukowcy odkryli, że wzrost włosów u dzieci w trakcie ciąży może być związany ze zgagą. Uważa się, że dzieje się tak z powodu wysokiego poziomu estrogenu, który może wpływać zarówno na wzrost włosów u dziecka, jak i powodować zgagę. Na tym kończymy ten odcinek.
Dajcie znać, który z dzieciaków wydaje się Wam najbardziej niezwykły. A może sami znacie kogoś, kto za młodu posiadał jakieś unikalne cechy lub charakteryzował się wyjątkowym wyglądem? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!